Podsumowanie roku 2017 mamy już za sobą. Jesteśmy już w roku 2018. Więc Marcin, co nas czeka z najważniejszych rzeczy w tym roku? No przede wszystkim wybory prezydenckie i samorządowe we Wrocławiu. Zobaczymy, kto będzie nowym gospodarzem naszego miasta. Wiadomo, prezydent Dutkiewicz wycofał się, że wycofał się, powiedział, że nie będzie kandydował. Tak, zadeklarował, a jak wiemy, no, ale życie pisze różne scenariusze. To prawda, ale wielokrotnie podtrzymywał swoją deklarację, także wątpię, żeby się aż tak wygłupił i nagle powiedział, że startuje. Jest kilku kandydatów, teraz będą dochodzić kolejni. Podejrzewam, że lada dzień Prawo i Sprawiedliwość wreszcie wskaże, kogo wystawi. I to będzie chyba kluczowy moment, bo tak naprawdę od tego momentu, gdy Prawo i Sprawiedliwość wystawi swojego kandydata, tak naprawdę zacznie się ta przedwyborcza przepychanka i wszystkie karty pojawią się powoli z miesiąca na miesiąc na stole. No tak, i wtedy będziemy pewnie wrócimy do tej rozmowy o Masz wyborach. Takiego swojego faworyta, który wydaje ci się, że może nie tyle co wykryć, bo to jest ciężko teraz i też nie ma to sensu, ale który może dużo zamieszać w tej kampanii wyborczej? Moim zdaniem nie ma takiego faworyta. Stawka jest wyrównana troszeczkę w sondażach. Można powiedzieć, że w sondażach prowadzi Alicja Chybicka, ale czy one są wiarygodne, to ja bym się z tym kłócił. Też nie miała za bardzo z kim konkurować, tak? Bo wiemy, jak jest rynek, gdy mamy konkretnie podanych oficjalnych kandydatów, a jeżeli robimy to domyślnie. Dlatego te sondaże nie są wymierne jeszcze, prawda? Jak będą kandydaci już oficjalni po kilku tygodniach i kilkumiesięcznej pracy wizerunkowej, wtedy będziemy mogli robić sondaż i wtedy się prawdopodobnie z większą pewnością dowiemy, kto jest faworytem. Moim zdaniem teraz faworyta nie ma. Nie ma takiej osoby, jak wcześniej był Rafał Dutkiewicz, że jest absolutnym liderem i z nim inni muszą konkurować. Tak, to będzie ważna zmiana, ale też myślę im plus. Bo tak jak mówisz, był Rafał Dutkiewicz i był ktoś, czyli były tylko jakby dwie osoby, które między sobą się nie tyle co debatowały, co przepychały słownie i robiły kampanię. W tym momencie jest obowiązkiem to, że te osoby, które są, czyli Alicja Chybicka, Jerzy Michalak, Robert Budwicki, w domyśle Michał Jaros i jeszcze osoba z PiS-u, może będzie to Mirosław Jaskawiak-Różecka, a może ktoś inny, tego chyba nikt nie wie, nawet jeszcze nie pewnie prezes Kaczyński. To zmusi ich do debaty o Wrocławiu, więc mam nadzieję, że będziemy troszkę dla kandydatów inspiracją i będą rozmawiali o Wrocławiu, a nie o tym, jak wygrać wybory. Gorące miesiące nas czekają, więc na pewno będzie tylko śledzić i atakować, pytać, zadawać pytania tak, i podrzucać pomysły. Na pewno warto wchodzić na portal Tu Wrocław, będziemy tutaj na bieżąco informowali. Tak, będziemy dokładnie tak, jak już Marcin zapoczątkował pierwszą sprawę, czyli te miejsca niebezpieczne we Wrocławiu, gdzie... Znaczy niekomfortowe. Niekomfortowe, ale też niebezpieczne, również, bo jeżeli coś jest, bo też to szkodzi, więc na pewno będziemy więcej mieli takich akcji, w których będziemy angażować właśnie Was jako czytelników, no i mieszkańców Wrocławia, tak, bo Wrocław jest dla mieszkańców i tylko razem możemy wspólnie coś fajnego zrobić i poprawić te rzeczy, na które czasem urzędnicy, których nie widzą albo o których nie mają pojęcia, ciężko oczekiwać, żeby wiedzieli wszystko, powinni więcej, ale no jeżeli... Ale od tego jesteśmy my, żebyśmy pomogli dokładnie. Właśnie. Nie tylko krytykujemy, ale też robimy, więc tutaj też do Was prośba, tak jak właśnie Marcin mówił, częściej zaglądacie coraz częściej na nasz portal, będziemy też dla Was mieli wiele ciekawych tematów. Temat numer dwa, no to też widać za naszymi plecami Śląsk-Wrocław. No ja myślę, że część druga prywatyzacji na pewno się odbędzie. Myślę, że Śląsk też będzie orężem w walce wyborczej. Kto ciekawiej to Twoim zdaniem zrobi i jaki jest pomysł na Śląsk w roku 2018? Miejmy nadzieję, że ten pomysł w ogóle jest, bo oczywiście słyszymy, odkąd się tamto podejście nie udało, słyszymy, że będzie znowu wystawiony Śląsk na sprzedaż po rundzie wiosennej, czyli po zakończeniu sezonu. Tak, ile w tym prawdy? Teraz pamiętasz, jak upadła rozmowa z Grzegorzem Ślakiem, prezydent Dutkiewicz zwołał konferencję, czy też chyba tam był prezes Bobowiec i chyba prezes stadionu i ogłosił, że teraz nie prywatyzujemy, łączymy dwie spółki, minęło pół roku i zobacz, stadion się nawet nie dogadał z klubem o tym, żeby o podziale pieniędzy dnia meczowego. No to
na czym stoimy, to dalej chyba nie to wiemy. To właśnie pokazuje w wielkim skrócie, jak w jak absurdalnym świecie niestety musimy się tutaj poruszać. Śląsk jest spółką miejską, nie może się dogadać ze stadionem, na którym jesteśmy, który też jest spółką miejską, jeżeli chodzi o podział wpływów z biletów. Absurd polega na tym, że wcześniej prezydent Dutkiewicz publicznie deklarował, że całość dostanie prywatny przedsiębiorca Grzegorz Ślak. Ja tego absolutnie nie rozumiem. Dopinguję, trzymam kciuki, żeby w końcu te dwie spółki się porozumiały, bo to, co się teraz dzieje, jest absolutnie żałosne i niedopuszczalne. Znaczy, że dwa podmioty publiczne, jednego i drugiego podmiotu, prawda? Tak, dwa podmioty publiczne mają obowiązek się dogadać, a nie piętrzyć przed sobą problemy i zachowywać się czasami wręcz histerycznie. Także ja trzymam kciuki, że się w końcu dogadają, bo tego wymaga też ludzka przyzwoitość, aby tak się właśnie stało. Natomiast po rundzie wiosennej ma być znowu wystawiony na sprzedaż. Nie wiadomo, czy tak będzie, ale tak jest gdzieś tak jest pomysł, plan. Tak jest może marzenie, nie, nawet nie plan. Nie wiadomo, czy Jacek Masiota znowu będzie miał kilkaset tysięcy złotych za to, że przygotuje Śląsk do sprzedaży. Pytań jest więcej, natomiast z magistratu dochodzą takie sygnały, że Śląskiem interesują się duże podmioty, w tym wypadku zagraniczne. Słyszałem kilka dni temu o sporej niemieckiej firmie, która jest zainteresowana kupnem Śląska, natomiast no, nie jest to informacja stuprocentowo pewna. Być może urząd podbija w ten sposób bębenek, prawda, aby zwiększyć zainteresowanie sprzedażą Śląska. To może tym optymistycznym, jak mnie patrzycie, akcentem zakończmy takie przewidywania tego roku. Dwa niewątpliwe najważniejsze tematy w tym roku dla Wrocławia. Pozostaje nam tylko życzyć sobie atrakcyjnej kampanii, bo to dla nas ważne i dla mieszkańców też. Skutecznego, pozytywnego finiszu, jeżeli chodzi o prywatyzację Śląska Wrocław, kogoś z wizją, pomysłem, kogoś, kto będzie zarządzał klubem na co dzień, a nie z doskoku, tak jak to się ma aktualnie w przypadku miasta. No i co? Wszystkiego najlepszego w nowym roku. Wszystkiego najlepszego. Jeżeli macie też jakieś pytania, wątpliwości, zawsze jesteśmy na Was otwarci i czekamy na Wasze alerty, zgłoszenia, komentarze i interakcje. To tyle. Do zobaczenia już w drugim sezonie Porozmawiamy o Wrocławiu i wielu innych programach, które możecie śledzić na naszym YouTubie oraz na koncie na Facebooku, Twitterze i Instagramie. Dziękuję bardzo.